Witajcie. Dzisiaj będzie pewna recenzja na moim kanale. Z góry muszę przeprosić za zmiany programowe, gdyż miał pójść vlog w języku mówionym angielskim dotyczący operacji na osobach interseksualnych, operacji naprawczych. Lecz trafił mi się temat ważniejszy. O co chodzi? Otóż dziadek słucha jedynki polskiego radia. I tam są dość często ciekawe audycje i reportaże. I dziś późnym popołudniem czy wczesnym wieczorem wypowiadał się genetyk w radiu i wypowiadał się na temat osób, które są w grupie ryzyka zachorowania na raka. Temat uważam za ważny dla osób interseksualnych, jak i dla osób transseksualnych, które stosują terapię hormonalną. Gdyż wiadomo, że dla nas jakby to ryzyko zachorowania na raka jest zawsze troszkę większe. Nie ma niby dokładnych badań, które by szacowały, jak w tym temacie u nas wygląda sprawa z zachorowaniem na raka. Ale jednak warto w tym temacie wiedzieć, o co chodzi. Genetyk w radiu podaje nazwę strony internetowej, która nazywa się www.badamygeny.pl. Badamy geny pisane łącznie. I na stronie owej są ankiety do wypełnienia dotyczące naszego stanu zdrowotnego, dotyczące naszej rodziny, czy chorowali na raka i dotyczące, również się wypełnia kwestie formalne właśnie, co dla osób transpłciowych, interseksualnych może być trochę problemowe i zaraz będę o tym mówić. I następnie po wypełnieniu ankiet, po wpłaceniu kwoty za badania, zaraz podam cenę, są podane na końcu, jest podana mapa punktów pobrań krwi w Polsce. Genetyk mówił w radiu, że jest niby tych punktów pobrań 300, związanych z tą ankietą www.badamygeny. I zgłaszamy się do jednego z wybranych punktów zgodnie z mapą Polski. Tam pobierają próbkę krwi i razem dołączają do wyników ankiet, które wypełniliśmy i wysyłają do poradni genetycznej do Warszawy. Jest oceniane nasze ryzyko zachorowania na raka. I w przypadkach szczególnie trudnych jest w Warszawie zorganizowana niby bezpłatna konsultacja z lekarzem genetykiem, który podaje zalecenia, co zrobić, żeby to ryzyko zachorowania na raka jak najbardziej zmniejszyć. I w kolejnej części vloga będą się pojawiać screenshoty z moimi objaśnieniami, co i jak po kolei znajduje się na stronie www.badamygeny.pl. Więc wchodzimy na stronę. Od razu wyświetla się nam panel, w którym są różne ankiety do wypełnienia. Pierwszą jest ankieta, która dotyczy naszego stanu formalnego, czyli imię, nazwisko. Właśnie kwestia trochę problemowa, bo numer PESEL. I tutaj od razu powiem, że osoby transseksualne będące w trakcie korekty płci lub co gorsza osoby GSP interseksualne mogą mieć troszkę problem, gdyż trzeba podać numer PESEL. Z osobami transseksualnymi oraz osobami IPSO interseksualnymi sprawa wygląda troszkę inaczej, troszkę łatwiej, ale co i jak powiem w dalszej części vloga. Następnie trzeba podać wiek,
I tutaj jest trochę kwestia zawiła, dlatego że tam jest taka tabela i tą tabelę się długo przewija, żeby podać wiek. Jak ktoś jest urodzony powiedzmy w latach 30., latach 40., to bardzo długo będzie musiał przewijać, gdyż nie można po prostu tej daty wpisać, klepać na klawiaturze, gdyż no nie da rady, trzeba wybrać i trzeba przewinąć tabelę do momentu wybrania odpowiedniej daty. I to by było mniej więcej tyle w ważnych kwestiach formalnych. Następnie na panelu jest pole z kwestiami medycznymi. I tutaj zaczynają się trochę już schody. Podajemy imię, nazwisko. Jeszcze raz i zaznaczamy. Właśnie trzeba wybrać jedną z dwóch opcji, czy kobieta, czy mężczyzna. Nie ma innych do wyboru, także ktoś jest osobą interseksualną czy transseksualną w trakcie korekty płci, no to kwestia się już komplikuje. O ile jesteśmy osobami ipso interseksualnymi lub osobami transseksualnymi po korekcie formalnej, no to niby wydaje się, że powinno pójść z górki. Chociaż ja jako osoba interseksualna zastanawiam się, jaką płeć mam tutaj podać. Czy jest to płeć formalna? Czy jest to moja płeć odczuwalna? Czy jest to moja jakby płeć właściwa dla nastaw biologicznych? Czy jest to płeć gonadalna? Jaką płeć mam tutaj podać? Czy jest to płeć chromosomalna? I tak dalej. Jaką płeć mam podać tutaj w profilu? Nie wiem. I robię tak, że na przykład zaznaczam płeć męską, gdyż no, zgodnie z podanym PESEL-em powinna być to płeć męska. I właśnie tutaj zaczynają się poważne schody. Gdyż no, dla osób interseksualnych jak ja, takich przypadków bardzo zawiłych jak mój, no to robi się poważny problem. Gdyż zgodnie z PESEL-em, no powinno się podać płeć męską, ale opcje do wyboru dla płci męskiej, no trochę mnie nie dotyczą, gdyż jestem na terapii zastępczej hormonalnej estradiolowej żeńskiej. I tutaj to badanie wtedy będzie niemiarodajne i po prostu można to wszystko wyrzucić do kosza. Więc robię inaczej, że niezgodnie z numerem PESEL zaznaczam po prostu opcję żeńską. Jeśli ktoś po prostu zmienia sobie myśli, czy wpisać płeć męską czy żeńską i kilka razy przestawi, no to pojawiają się właśnie na tej ankiecie różne kwiatki lingwistyczne. Także warto wybrać raz płeć i potem już jej nie zmieniać. Kolejna sprawa, znów pytają nas o wiek po raz kolejny w tej ankiecie i tak samo jest no, tabelka, w której trzeba przesuwać do tyłu, aż nie wybierzemy wieku, naszego wieku. Następnie jest kolejne pytanie o ćwiczenia fizyczne. I tutaj mówię o tym dlatego, że jeżeli ktoś ćwiczy nieregularnie, to jakby nie ma możliwości zaznaczenia tego, gdyż w tej ankiecie jedynie co wynik można podać samą cyfrą. Jeżeli poda się cyfrą plus ewentualnie coś się dopisuje, jakieś litery, to nie uzna, odrzuci, zaznaczy na czerwonym polu i potem nie puści nas dalej do kolejnych ankiet. Więc no najlepiej, nawet jeżeli nie ćwiczymy regularnie, to zaznaczyć średnio, ile mniej więcej, czy w ogóle. Tam jest chyba opcja od zera do, nie wiem ile maksymalnie można zaznaczyć, ale trzeba za każdym razem podać cyfrą, ile ćwiczymy dziennie. I kolejna kwestia, już dość ważna.
mnie dotyczy to osobiście, jako że no, mam zaznaczoną w tej ankiecie płeć żeńską, więc jest pytanie oczywiście o miesiączkę. I tutaj bardzo współczuję paniom MK, gdyż no niestety, ale nie ma opcji, żeby wpisać, że mamy brak miesiączki, ani nie ma opcji, że możemy wpisać, że miesiączka była, powiedzmy, zaznaczyć opcję 0, czyli że nie miałyśmy tej miesiączki w ogóle. Więc pytanie dla transseksualnych pań typu MK po prostu odpada. I niestety nie da się tego obejść w żaden sposób. I coś po prostu trzeba wpisać, tak czy siak, coś trzeba wpisać w polu kiedy miałyśmy miesiączkę. Jeżeli wpiszemy 0 lub wpiszemy brak miesiączki, po prostu ankieta nie przepuści nas dalej. Zrobię taką prywatę, jeszcze dotyczące pewnej małej grupy osób interseksualnych z hermafrodytyzmem prawdziwym. Słuchajcie, mi udało się zaznaczyć, że no jest to trochę przekłamana opcja, ale nie da się inaczej, jak chcemy, żeby badanie nam przeszło. Udało mi się zaznaczyć, że u mnie miesiączka pojawiła się w wieku lat 25. Co jest tak pół prawdą, pół fałszem, gdyż mniej więcej nie od samego początku terapii hormonalnej, ale gdzieś około roku, półtora roku po rozpoczęciu hormonów zaczęły mnie dość mocno napieprzać jajniki i daje się to wyczuć, i to jest taka, jak ja to mówię, taka oszukana miesiączka. I dlatego jedynie co to udało mi się wpisać, że u mnie w wieku 25 lat i dopiero badanie przepuściło mnie do dalszych pól do wypełnienia. Inaczej nie byłoby takiej możliwości. Następnie po miesiączce i wypełnieniu innych kwestii jest pytanie o hormonoterapię. Dla nas osób transowych oraz interseksualnych na terapii hormonalnej jest szczególnie ważne, żeby wpisać, ile jesteśmy na hormonach. I tu są takie opcje. Czy kiedykolwiek stosowałaś hormonalną terapię zastępczą? Ja wpisuję, że tak, bo to prawda. I są różne pola do wyboru, mniej więcej takie. Teraz stosuję, u mnie zaznaczone. Stosowałam w ciągu ostatnich 5 lat, u mnie jest zaznaczone. Stosowałam dawniej niż przed 5 laty. I jeżeli ktoś stosuje dłużej niż 5 lat, to zaznacza i pisze przez ile, jak długo. Gdyż no, dla nas szczególnie ważne pole do wypełnienia. I to jest ta część taka stricte medyczna tej ankiety na tym polu do wyboru. Szczerze mówiąc, zdawało mi się, że w polu medycznym będzie możliwość napisania naszych własnych uwag. Powiedzmy jakieś krótkie dwa zdania, na przykład: jestem osobą w trakcie terapii hormonalnej z powodu transseksualizmu, interseksualizmu, czy ogólnie jestem osobą interseksualną, transseksualną w trakcie korekty płci, GSP, jestem osobą, która nigdy nie miesiączkowała i tak dalej, i tak dalej. Gdyż jeżeli wymagają od nas w tym badaniu pewnego określania się, no to powinna być również opcja wpisania własnych spostrzeżeń. I szczerze mówiąc, zdawało mi się, że takie pole będzie. A no nie było w ogóle nigdzie, żeby wpisać własne spostrzeżenia, a powinno być. I w kolejnym polu opcji zaznaczamy członków naszej rodziny, czy przechodzili nowotwory. I są wymienieni członkowie najbliższej rodziny. Właśnie co jest ciekawe, że nie pytają, jak nazywa się
matka i ojciec, czy przechodzili nowotwory. No co jest dla mnie dość ciekawe, ale widocznie uznano, twórcy badania uznali, że nie ma potrzeby podawania rodziców. Jest rodzeństwo ojca i matki. I trzeba wpisać, jak się wujek czy ciocia nazywa z imienia i nazwiska. No samo w sobie jest to ciekawe, gdyż ja na przykład nie wiem, czy mój wujek czy ciotka życzyliby sobie, żeby ich w tym badaniu podawać z imienia i nazwiska, żeby podawać ich datę urodzenia, kiedy, jak chorowali. Ale może chodzi o to, żeby podawać z imienia i nazwiska, bo chodzi po prostu o członkostwo. Czy ta osoba już jest członkiem, uczestnikiem tego badania. I próbują potem najwyraźniej te osoby pokojarzyć z rodziny. Ale to mówię w formie takiej w sumie ciekawostki. Potem jest pytanie o dziadka i babcię ze strony ojca i matki. Więc dziadek ze strony ojca i babcia ze strony ojca jest już podana płeć jakby wpisana na stałe. Czyli, że jej nie można zmienić. Jak jest dziadek, to jest płeć mężczyzna. Nie, że się nabijam czy coś, ale jest taka możliwość, że no jesteśmy osobami młodymi, wypełniamy ankietę. I nasz dziadek czy babcia żyje i na przykład też jest osobą transpłciową. Może tak być, może tak być. Gdzieś pisano w różnych artykułach, nie pamiętam, z kilka miesięcy temu o 90-letniej MC, 90-letniej osobie MK, która właśnie w tak późnym wieku zdecydowała się na korektę, więc... No, wszystko jest możliwe, więc no dziadek, tylko że dziadek być może też być osobą transseksualną, co gorsza interseksualną i kwestia tutaj się pokomplikuje bardzo. No, ale przyjmijmy, że babcia i dziadek w zdecydowanej większości przypadków będą cis mężczyznami, cis kobietami. Dlatego płeć już jest po prostu wpisana jakby na stałe, nie można jej tutaj zmienić. I następnie wpisujemy rodzeństwo, jeśli mamy rodzeństwo, imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia, czy żyje, to jest też ważne, jeżeli nie żyje, to trzeba podać, kiedy nastąpił zgon. I tutaj już nie mamy opcji, że jest zaznaczone na stałe, czy jest mężczyzną, czy kobietą. Po prostu wpisujemy rodzeństwo. No wiadomo, różne też opowieści się słyszy ze świata, że brat lub siostra też przechodzi korektę płci lub, co ciekawe, również może być osobą interseksualną. Był taki ciekawy reportaż i gdzieś jest dostępny w internecie, na YouTubie bodajże. Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale angielski tytuł jest nazwą Orchids. Chodzi o to, że są trzy siostry, u których stwierdzono, tak w dużym skrócie powiem, u których stwierdzono, że każda jedna jest osobą interseksualną z CIS, więc no jest to możliwe. Tutaj nie ma możliwości zaznaczenia takiej opcji, ale to już tak zupełnie na marginesie. Kolejne pole do wyboru jest to, do wypełnienia jest to płatność za badanie. I jak tutaj wejdziemy, można zobaczyć, że badanie kosztuje 599 zł. I jeszcze na początku, gdy wchodzimy na samą stronę internetową, jest napisane, że jest to badanie tanie. Jest wyjaśnione, dlaczego jest to aż tak tanie badanie. Szczerze mówiąc, to badania genetyczne są ogólnie bardzo drogimi badaniami.
Ja przyznam, że w roku 2014 pobrano mi krew do badania kariotypu. Dla mnie badanie szalenie ważne. I kosztowało mnie to badanie 350 zł, co było ceną bardzo niską. I najprawdopodobniej, z tego co czytam, relacje różnych osób i z tego co czytam na forach i innych stronach, no najprawdopodobniej cena 350 zł za badanie kariotypu była to cena najniższa w Polsce, a pobranie krwi do badania wykonano w Nowej Rudzie Słupcu w Kotlinie Kłodzkiej. Więc no 600 zł za tak poważne badanie, gdzie potem pokażę, ile jest tych czynników do sprawdzenia, no faktycznie nie jest samo w sobie ceną wysoką. Zaraz jeszcze dojdę do tego, że można się starać o pewne częściowe dofinansowanie tego badania, że jest również taka opcja. Następnie jest kolejne pole do wyboru, gdzie oddać krew. Jest mapa Polski z zaznaczonymi punktami, gdzie w Polsce są punkty poboru krwi. Takie punkty związane właśnie z tą stroną internetową. I piszą na stronie, że informujemy, że współpracujące z nami placówki, współpracujące, pobierają opłatę w wysokości 15 zł za pojedyncze pobranie krwi. Więc tak naprawdę trzeba doliczyć, że do tych 599 zł dochodzi jeszcze opłata złotych 15. Udało mi się sprawdzić, gdzie w pobliżu mojego miejsca zamieszkania byłaby możliwość pobrania krwi najbliższe mojego miejsca zamieszkania. Zdawało mi się, że będzie to Kłodzko. Szczerze powiem, zdawało mi się, że w Kłodzku taki punkt będzie, nie trzeba będzie jechać do Wrocławia, ale bum. Niestety, Wrocław najbliższy, nie wiem gdzie to jest, ulica Nauczycielska 2, nie mam pojęcia, aż tak dobrze Wrocławia nie znam. I okazuje się, że jeżeli by mi zależało wykonać takie badanie, to jeszcze muszę dojechać do takiego punktu i doliczyć opłatę za autobus. Konkretnie z mojej wioski byłoby to 19 zł razy 2, tam i z powrotem, plus tramwaj. Więc do tych 714 zł dojdzie jeszcze kwestia dojazdu do punktu pobrania. W zależności od tego, jak daleko mamy do tego punktu. I widać na tej mapie Polski, że są takie miejscowości, gdzie nagromadzenie tych punktów jest strasznie duże, a są takie białe plamy, gdzie ich po prostu w ogóle nie ma i ludzie muszą daleko dojeżdżać. Moim zdaniem powinno być to troszkę inaczej zorganizowane, że tam, gdzie są takie niepotrzebne, straszne nagromadzenia tych punktów, powinno być to jakoś tak bardziej rozmieszczone. Tam, gdzie są białe plamy, tam powinny być jeszcze punkty poboru krwi. Niby podają, gdzie można próbki na badania wysłać. Konkretnie jest tutaj adres Warsaw Genomics, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, ulica Banacha 2C. Są podane dwa numery telefonu. I mnie zastanawiało, czy ja osobiście mogę tak przekombinować, że wypełnię wszystkie ankiety, opłacę badanie, będę mieć formularz zapłaty i tak dalej, wszystko wypełnione. I na przykład pojadę do siebie najbliżej do Kłodzka, tam mi pobiorą krew, w ramach przychodni, czyli jedynie co zapłacę za bilet dojazdu do Kłodzka. I razem z próbką krwi i wypełnionymi ankietami, formularzem potwierdzenia zapłaty, wyślę po prostu na ten adres, ale nie wiem, czy dałoby rady w ten sposób wykombinować.
Pewnie nie, pewnie trzeba specjalnie jechać do wybranego punktu podanego na mapie. Mamy kolejne pole, które nazywa się prośba o wsparcie. I jeżeli powiedzmy brakuje nam jakiejś kwoty do wykonania badania genetycznego, możemy się postarać o dofinansowanie dla nas. Ale ja zaznaczam, że jest to prośba, nie jest to jakby gwarant, że takie wsparcie dostaniemy. Możemy się zwrócić i czekać na odpowiedź, czy i w jakiej kwocie wsparcie możemy dostać. Minimalnie jest 10 zł, maksymalnie jest to złotych 200. Więc niecałe 1/3 tego badania genetycznego. Kolejna opcja to jest w drugą stronę pole, czyli że my, jeżeli mamy wystarczające środki, że możemy opłacić swoje badanie, to możemy również wesprzeć innych w badaniach, właśnie tych, którzy są w potrzebie i im brakuje do wykonania tego jakże ważnego badania genetycznego. Jest to kwota, różne kwoty są tu podane, od 50 do 300 zł. I następnie mamy formularz naszej zgody, gdzie są podane nasze dane. U mnie akuratnie na tym screenshocie moje dane zostały w większości wymazane, czyli jest to adres, jest to PESEL, telefon, e-mail. I u mnie, jako że jedna babcia chorowała na raka piersi, to u mnie już są wstępnie podane badania, które byłyby do wykonania z pobranej próbki krwi. Na wynik badania oczekujemy 3 miesiące, po czym wynik przychodzi właśnie na stronę poradni, gdzie musimy się zarejestrować, bo to jest też ważne. Na tej stronie trzeba się zarejestrować, tutaj mamy wszystkie nasze dane zaznaczone i przychodzi nam na tą stronę wynik. Jest kolejne pole, które nazywa się Moja poradnia. I tutaj na stronie twórcy piszą, że pacjenci z grupy wysokiego ryzyka zostaną zaproszeni na bezpłatną konsultację z genetykiem klinicznym, w trakcie której otrzymają wynik badania i rekomendacje. Jest badania w poradni i wynikałoby, że tutaj zarzekają się, że to będzie tylko w Warszawie. Więc o ile konsultacja bezpłatna, o tyle za dojazd trzeba liczyć. Ja muszę liczyć, nawet jako rencista, 100% wyjazdu, dlatego że dobra zmiana pana prezesa zabrała mi zniżki. Więc nie mam i muszę liczyć 100% sobie za dojazdy. Szczerze mówiąc, to badanie nadaje się jedynie dla osób w grupie ryzyka, ale dla osób jedynie i wyłącznie cispłciowych, nieinterseksualnych, w większości nie dla osób interseksualnych. Cóż, mam kolejny list do napisania do nich, muszę się z nimi skontaktować i powiedzieć, że po prostu badanie wyklucza pewne grupy społeczne, które są w grupie ryzyka, a powinny mieć możliwość wykonania tego badania. I na końcu vloga podam planszę, w której będzie adres i mam prośbę, żeby nie była to tylko moja inicjatywa pisania listów na ulicy Żwirki i Wigury,
tylko żeby po prostu więcej osób napisało listów, czy nawet chociaż i pod podany e-mail, że badanie powinno być w taki sposób przekonstruowane, żeby miały możliwość wykonania jego również osoby interseksualne i transseksualne, również te w trakcie korekty. No dlatego, no powiedzmy sobie szczerze, że są tu takie opcje jak na przykład z miesiączką dla transkobiet i dla osób interseksualnych, gdzie trzeba badanie zafałszować i nie ma możliwości podać inaczej jak cyfrą i cyfrą inną niż zero. Więc uważam, że badanie to no, wyklucza nas po prostu z możliwości przeprowadzenia tego na sobie i nie jest to dobre. Będę w tej sprawie osobiście interweniować. Za chwilę biorę się za montaż filmu i potem będę pisać list do Warszawy właśnie w tej sprawie, który jutro wyślę. Na dzisiaj to tyle. Jeszcze adres i inne ważne dane zamieszczę w opisie filmu. I dzięki, proszę o pomoc w pisaniu tych listów na ulicę Żwirki i Wigury do Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, aby jednak poprawili możliwości tego badania dla nas i żeby umożliwili nam możliwość wykonania tego badania. Dzięki, żegnam się, na razie.